Jesteśmy tak naprawdę wsparciem dla pacjenta i zawsze jest tak, że musimy dostosować się do jego możliwości i do jego potrzeb. Afazja ogólnie jest uszkodzeniem mowy. Odbiór, nadawanie mowy to może być zaburzone albo tylko jedna z tych funkcji. Sam odbiór, samo nadawanie. Afazja jest nieodłączną częścią udaru. Zdarzają się pacjenci, do których idziecie i wydaje się, że oni komunikują naturalnie. Natomiast wychodzi na przykład zaburzenie orientacji w czasie, w przestrzeni. A to już nie jest afazja. To już jest zaburzenie funkcji poznawczych, bo sama afazja stanowi zaburzenie aparatu artykulacyjnego mowy, nadawania i odbioru. Natomiast funkcje poznawcze, które są zaburzone w wyniku udaru, to są po prostu zalane struktury mózgowe, tak, uszkodzone. Wszystko zależy od rozległości udaru, od jego lokalizacji, jaka szybka jest reakcja po udarze, jak szybko może być wprowadzone leczenie i czy może być wprowadzone, bo czasem jednak choroby współistniejące sprawiają, że no są pewne trudności, pewnych kroków nie można podjąć. Działania zespołu muszą mieć odbiór u pacjenta. Jeżeli ten odbiór jest i jeżeli mamy osobę, która wchodzi z nami w korelację i wspólnie jakby gramy do jednej bramki, to ta współpraca idzie dalej i idą postępy. Każdy pacjent stanowi indywidualną jednostkę, którą należy najpierw zdiagnozować prawidłowo i to dokonuje zespół. Neurolog, psychiatra, następnie terapeuci, rehabilitacja, neurologopeda, neuropsycholog. To są elementy jakby bazowe łączące zespół, który następnie opracowuje cały plan terapii dla pacjenta. Neuroplastyczność mózgu, o której bardzo dużo się mówi, to są wszelkie stymulacje, stymulacje wielozmysłowe, stymulacje sensoryczne, stymulacje ruchowe, stymulacje funkcji poznawczych, pamięć. To się odbywa poprzez szereg działań, to się odbywa poprzez współpracę z rodziną, to się odbywa poprzez powtarzalność przede wszystkim zajęć i zadań. Ale najważniejsze jest to, żeby wszyscy pracowali wspólnie do jednego celu. Idzie gro pacjentów w terapii stosunkowo szybko, ale są również pacjenci, którzy niestety wymagają bardzo, bardzo dużo czasu. I tutaj niezwykle istotne jest to, żeby tego pacjenta wspierać. Więc oprócz sytuacji, w której dokonujemy naszych zadań wyznaczonych, jesteśmy tak naprawdę wsparciem dla pacjenta i zawsze jest tak, że musimy dostosować się do jego możliwości i do jego potrzeb. Jeżeli w trakcie potrzebna jest na przykład jakakolwiek zmiana celu terapii, to tak powinno się dziać i tak się dzieje.